Jak można podsumować to spotkanie? No dziwne, nie? Na pewno. 4-4, no nie ukrywam, że jesteśmy niezadowoleni z tego rezultatu, no bo jak już w pewnym sensie w sumie z 2-0 się podnieśliśmy, to chwała nam za to, tak? Bo to nie jest łatwa rzecz, jak się przegrywa 2-0, 0-2, podnieść się z tego, tak? Ale kiedy już wyrównujemy na 2-2, a później wygrywamy 4-3, to nie wiem, co by się musiało dziać, musimy to dowieść po prostu, albo jeszcze wykorzystać sam. Miałem jeszcze jedną sytuację, po której mogłem się lepiej zachować, może by było 5-4 i byśmy schodzili zwycięsko, no ale niestety się nie udało. No. Tak czy siak, trudno się było dzisiaj spodziewać aż tak emocjonującego meczu pod względem ilości bramek i chyba tej ofensywnej gry, bo często jednak drużyny tutaj przyjeżdżają i się bronią tylko przed wami. No tak, że tak powiem, młodzi chłopcy mają to do siebie, tak? Ich drużyna, że oni grają bez skrupułów, tak? Oni nie mają nic do stracenia, mogą się pokazać na takim terenie jak tutaj u nas, więc myślę, że dlatego tak wyszli wysoko, nie? Szkoda chyba właśnie tego, że nie dowieźliście zwycięstwa, no bo byliście bardzo blisko korony prowadząc w tym meczu, a teraz jednak dalej jest duża strata w tabeli. No tak, jest duża strata, tak jak mówiłem, no żałuję, żeśmy nie, po prostu jak już 4-3 się, żeśmy wyciągnęli ten wynik, to powinniśmy po prostu go dowieść albo coś dorzucić jeszcze. No ale tak jak mówię, no też trzeba zauważyć to, że tak jak Tomek Swędrowski powiedział, no te bramki, które tracimy, no nie możemy takich bramek tracić, no bo to jedna dwie po stałym fragmencie, tak, trzecia po błędzie, a czwarta zawodnik korony bierze piłkę i sobie wbiega i strzela po długim słupku, tak, nikt go nie atakuje, tak, no to bramki takie jak tracimy, no to też jest do poprawy na pewno. Dzisiaj chyba nie zaskoczyli was tylko rywale, ale też Murawa, bo wyglądało to z góry dość kuriozalnie. No tak szczerze, pierwsza połowa po tej stronie jak grałem na tamtą bramkę, to normalnie, nie? Ale w drugiej faktycznie gdzieś tam się zdarzało, że się zakopywały, nie? Z te korki, no ale tak jak mówię, no oni też tak mieli i ciężko tam, nie ma co zwalać na Murawę. Mimo wszystko nadal jesteście w grze o awans. No tak, no na pewno ja i chłopaki w szatni będziemy robić wszystko, żeby cały czas tak było i po prostu żebyśmy zrobili, po prostu byli w czubie, tak, cały czas, a wiosna jest jeszcze długa i jak będziemy cały czas w czubie, przytoczę chociażby Stal Rzeszów, w której grałem rok temu, na jesień mieliśmy też stratę do lidera, Hutnik było pod halę, a na wiosnę to my zrobiliśmy awans i uważam, że żeby tylko po prostu cały czas być w czubie, wygrywać, a na wiosnę myślę, że się okaże tak, że będzie dobrze. Za tydzień macie wyjazd właśnie do Hutnika, pewnie trudny rywal, ale jak wspominać w ogóle grę tam w Krakowie na tym stadionie, jak tam się gra? Znaczy, no na pewno nie jest to łatwy teren, tak? Tam drużyny gubią punkty, ale tak jak mówię, no jedziemy tam wygrać, tak? To my mamy wygrywać, a nie będziemy się na pewno nikogo obawiać. Wydaje się, że chyba poukładaliście już wszystko, jeżeli chodzi o atak. Teraz chyba pozostaje poukładać jeszcze trochę w obronie grę. Znaczy, czy poukładaliśmy? No na pewno coraz lepiej to wygląda, tak? Ale jeszcze, tak jak mówię, no jeśli bylibyśmy delikatnie bardziej skuteczni, to mogliśmy nawet 6-7 dzisiaj strzelić, tak? A także zawsze jest coś do poprawki, a co do defensywy, no to na pewno. Ale to już nie do mnie pytanie, tylko do trenera. Ale może też cieszyć chyba fakt, że z kibicami już macie wszystko poukładane, bo był taki moment, że was nie dopingowali i zarzucali wam brak ambicji, a dzisiaj brawa poszło. No tak, ale tak jak mówię, już wcześniej wam powiedziałem w wywiadzie, że kibice oczekują wyników, tak. Jak będą te wyniki, to na pewno będzie dobrze i będzie dobra atmosfera między nami, także żebyśmy tylko wygrywali i będzie dobrze.